Witam Was w kolejnym odcinku i będę witał się z Wami zaraz jeszcze raz. Dwa wstępy do odcinka. Film dla osób pełnoletnich. Nie ma pornografii, wypinania się do znalezisk na Golasa, ale są niesamowite znaleziska, emocje i też trochę łaciny, ale w takim pozytywnym sensie. Także jak ktoś sobie nie życzy albo siedzi z maluchami, to wiadomo o co chodzi. Ja już nie przedłużam wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja! Słuchajcie, ale mam dzień konia! Jo! Dzisiaj tu czepiemy. Manik wyciągnął hamera jakieś 10 minut temu. Zobaczycie u niego. A tu jest coś grubego, słuchajcie. Coś grubego. Co ma? Nic. Kurwa, trolwa, kierunki, kurwa. Tyle w drogi szedłem. Nie wiedziałem, co się stało. Ej, nie wiem, czy czasem majtek nie mam brązowy. Naprawdę, tak walnęło, że tragedia, panie, pogubiłem wszystko. Witam Was w kolejnym odcinku. Dawid z tej strony. Hopie. Delikatnie. Dobrze jest. Jeszcze raz replay. Witam Was w kolejnym odcinku. Dawid z tej strony. Poszukiwania dzisiaj w terenie. Zmiana, jeżeli chodzi o nagrywanie moich materiałów z poszukiwań. Będę Wam rzucał ten materiał wtedy, kiedy będzie coś fajnego do pokazania. Nie ma już, że bo musi wlecieć odcinek. Dzisiaj 2 godziny na rzymskim, 2 godziny na polu, miejscu, gdzie Maniek wyciągnął celtycką monetę. Wrócę, ugotuję sobie coś w kamperze, bo kupiłem porządny kawał mięsa, także zjem i wracam z powrotem w teren. Sprawdzimy sobie miejscówkę, która dała mi na poprzednim wypadzie pięknego hamerka. 6 do 8 godzin dzisiaj w terenie. Nie przedłużam wstępu. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się przy pierwszej fajnej znajdzie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Bardzo długo, sporo śmieci, bez efektu. No i w końcu chyba mamy pierwszego rzymka. Dobra, przymyję fajnie i za chwilę odpalę Wam kamerę jeszcze raz. Dobra, szybkie przybliżenie. Coś tam niby widać, ale ja tu tutaj przyszedłem za czymś zupełnie innym. Myślę, że wiecie, wolę jednego ładnego niż 40 wycieruchów, ale i tak już się zaczyna świetnie. Jak już namierzyłem sobie miejsce, gdzie wyszedł jeden, to kółeczko i lecimy. Widzimy się przy kolejnym dołku. Pointera jak dalej znaleźć nie mogę. Trzeba sobie radzić jakoś. Mamy gdzieś tutaj. O. Proszę bardzo, rzymeczek. Cieniutka blaszka. Wycieruszek już nieczytelny. Z bliska. Ops. No, ale dzisiaj drugi rzym. I cały czas zygzakiem. Po swoje. Lecimy dalej. Co tu dużo gadać, piękny sygnał. Albo coś naprawdę pięknego. Oby. No,
Kolejna rzymska moneta. I kolejny wycieruch. Dobra. W końcu. Poza, wiecie, moneta monetą, fibule też już były, ale jest coś ciekawego i też na pewno Rzym, bo jak widać po patynie bardzo ciemnozielona, ja już, wiecie, tego troszkę naskrobałem z tej ziemi. Pewny na 100% nie jestem, od czego to może być, może jakaś broszka, może... Ciężko powiedzieć. Jak ktoś wie, pisać w komentarzach, ja też się postaram ustalić i na podsumowaniu wam troszkę więcej o tym opowiedzieć, bo myślę, że coś innego, coś po prostu ciekawego. Fajne. Lecimy dalej. No i kolejna fajna rzecz i tutaj sobie zaznaczę na mapie i wrócę na pewno w czwartek albo jeszcze jutro z Mańkiem w to miejsce, bo jak widać duże zagęszczenie sygnałów, tylko sygnał jeden obok drugiego, no i są fajeczki. Na tamizie tego jest multum, w polu też to znajdziecie. Kręcę się tutaj. I dzisiaj spędzę tutaj resztę czasu w terenie. Jeszcze z jakieś 1,5–2 godziny lecę coś zjeść i wrócę i będę sprawdzał dalej. Trzymajcie kciuki, lecę dalej. A teraz taka ciekawostka. I jak ktoś wie, to oczywiście zapraszam do pisania komentarzy, bo pierwszy raz coś takiego. Co to? Napchane panie tutaj wykałaczki do zębów. Ciekawe. Jakieś wynalazki. Piszcie, piszcie, a ja szukam dalej. Nie wiem, jakie mam tętno, ale pozamiatało ładnie. To jest jakiś straszek gazowy na ptaki. Jak byłem tam, to słyszałem, że to strzela, ale nie było takiego odczucia tutaj, z, nie wiem, tam z 60-50 metrów. No... Nóg nie ogarnąłem. Tak zabrałem. Nie wiedziałem, co się stało. Ej, nie wiem, czy czasem majtek nie mam brązowy. Naprawdę tak walnęło, że tragedia, panie, pogubiłem wszystko. Wie, co się stało. W ogóle to na ostatnim odcinku to było na przebitce i teraz wykopałem takie same. Piszcie w komentarzach, jak ktoś wie. Ja też postaram się ustalić, bo co chwilę wychodzi, a nie mam pojęcia, co to. I mam ten... wysoką stabilizację obrazu, dlatego ciężko z ostrością, dlatego lecę dalej. Panie chlupie, chyba w gaciach. Nie ma co się śmiać. Znienacka łupło to głowa mała. Męczymy teraz Mańka. Nie chciał się przyjść przywitać. My na rzymskim. Mówię do Marka, przyjdź do mnie, jak zacznę się drzeć. Oczywiście nic nie znalazłem, ale Maniek już tam, podejrzewam, że adrenalina. O, już jak się Mańka ściąga do siebie, już idzie. A nie chciał przyjść. I teraz normalnie zaczynamy chodzić i tak, wiesz, jakby nigdy nic. Po prostu, wiesz, że... Życie. Jak siedzi, to powiedz, że szczoła cię ujebała. Tak zrobię, no. Ja nic nie mówiłem. Ojejku. Co masz? Nic. Kurwa, trolu, bankierzy, kurwa. Tyle w drogi szedłem. Pół no dobrze, w końcu będziemy mieli chwilę pogadać. Zaraz powiesz, że musisz wracać do Londynu. Dzisiaj trochę dłużej mogę zostać. Cześć. Dłużej możesz zostać? Mogę. No dobrze, bo Marek gołąbki przywiózł jakiś ten, że zrobimy potem jakimś... Piwo masz? Tylko trzeba obrać piór. Początek rzymskiego pola i najbardziej sprawdzany przez nas teren. Najwięcej godzin spędzonych, a mimo to, jak się zawsze mówi, nie ma miejsc przechodzonych. Masz Rzymka? No, trzeba się tu, Maniek, jeszcze pokręcić raz, bo po orce. A było tego tutaj bardzo dużo, więc jest szansa na coś fajnego. Wiem, że nie widać i brudne, dlatego obmyję. I jeszcze zobaczycie sobie na przebitce raz Rzymka. No i ładny Rzymeczek. Mamy Konstantyna, Wilczyca. I tu z Mańkiem zastanawiamy się, był Remulus i... Już teraz nie wiem...
musiałbym sprawdzić, a wy piszcie w komentarzach, poprawcie goblina, bo nie pamięta, Remulus i Romus jakoś tak chyba. Jest wilczyca, po wyczyszczeniu myślę, że będzie naprawdę piękne. Dobra, lecimy dalej. Jo! Słuchajcie, ale jest ja grubo, jest grubo, bo powiem wam tak, doszłem dzisiaj z Mańkiem do wniosku, czekaj Maniek, zobaczcie co tam jest, że sprawdzaliśmy tak naprawdę rzymskie pole, tutaj wszędzie, gdzie Mańkowi wyszedł celt, a tutaj było bardzo mało chłodzone. Wy do Mańka, dzisiaj tu czepiemy. Maniek wyciągnął hamera jakieś 10 minut temu, zobaczycie u niego, a tu jest coś grubego, słuchajcie, coś grubego. Ale to przykadło. Stary, nie wiem co to jest, ale to... O, ja już wiem. Co to jest? To może być... Przeczy go. To jest coś starego. Coś czuję, że będzie tutaj stary Eldorado i to takie konkretne. No to jest jakiś grubszy już, kurde. Patrz, król jest tutaj. Pokaż Maniek z bliska. Weź sobie jeszcze popsikaj wodą. No i no. Łooo, pieniołki grube! Albo może być Norman. Zobacz na to, to może być Norman stary. To jest gruby strzał. Joki homer, ale joki stan Maniek. Stary, to jest jakiś... Zaraz zobacz. No i Maniek sprawdził, wychodzi na to, że Normana mamy. Coś nie, coś potrafię. Ja się nie chwalę. Ja coś nie, coś potrafię. Kurde, jest grubo. Piękny, dobra, zaraz lecimy dalej. No teraz to mamy niesamowitą rozkminę, coś takiego. Eldorado. I mi to przypomina jakąś... Jak to się mówi? Pokrywkę od jakiegoś dzbanka, w którym jest mnóstwo złotych monet i ja je zaraz znajdę. Także zostańcie ze mną, lecimy dalej. Kolejny sygnał, nie do pominięcia, odsłaniam się od wiatru, ale dzisiaj farci. Przepiękny, zdobiony janczarek. Nie jesteście nawet w stanie sobie wyobrazić emocji, jakie mam teraz w środku, bo naprawdę przepiękny dzień. Byłem na Rzymie, byłem tutaj na rzymskim polu przedwczoraj. Wczoraj sporo prac przy kontenerze, dzisiaj powrót z Mańkiem na rzymskim polu, jeden rzymek czy dwa i sprawdzamy nowe miejscówki. I tak pięknie się przełożyło, że sreberko już i to jeszcze jakie i na to kładę janczarka. Dwie godziny przed nami, lecę dalej. Kolejna zagwozdka. Jak ktoś wie to pisać, bo się to rozpadło. Trzy sygnały w jednym dołku. No. Jak ktoś wie, co to mogło być, jakiś guzik, no nie mam pojęcia. To piszcie w komentarzach. Jaki ogromny! Ja! Słuchajcie, ale mam dzień konia! Jo! Jo! Jaki stan, Majk! Jo! Pierdolę! Jo! Nie wytrzymam tego, zaraz mi pikawa siądzie, człowieku! Zobacz to! Jaki chłopie sztos! Jeszcze z Irlandii. Jaki sztos! To jest shilling. Drugi toki dzisiaj, chłopie, mam normalnie! Taką pasę, stary, że... Gratulacje, mordo, należało. Ja, kurde. Ja. Ale słuchajcie, jak macie gorszy okres w swoim życiu, coś się dzieje takiego mega do dupy źle, tak jak ja miałem w ostatnim czasie, nie poddawajcie się, łapy latają, ale z radości, ze szczęścia cały czas idźcie do przodu po swoje. Przyjdzie taki dzień i taki moment, że nie będzie wam z gęby schodził uśmiech, tak jak mi dzisiaj. Tyle, robię wam przebitki, jedziemy z tematem, chłopi, oki w ogóle. Nie utrzymam tego, człowieka. Ręce mi chłopie, to jest tragedia. Ale jest piękny. I naprawdę daleko od rzymskiego pola. A tutaj niespodzianka. Bo mamy Rzymka, wycieruszek, nie wiem już który w tym odcinku, bo myślę, że coś koło 15, może nawet i więcej mam w moneciarce, ale narzekał nie będę. I myk do sakwy! Sahara. Piciu ci się chce? Nie przy
przygotowany dzisiaj jestem. Tu masz na dole ja się nawet z brudnej napisze. Tu masz butlę 5 litrów, możesz pić z tego. Dobrze. No pij, pij. Weź sobie kubeczek. To są jabłuszka i soczek dla ciebie, Mańku. I dla, w prezencie ode mnie dla dzieciaków. Widzisz, jak o ciebie dbam? Kurde, ja też o ciebie dbam, ale ty nie chcesz moich prezentów. No dostałem u ciebie kubeczki. Ale chciałem ci chlebek przywieźć. Bardzo cię, bardzo cię suszy? Bardzo mi suszy. Nawet jakieś tam brudy są, ale to w dupie mam. Nie piję to wszystko. To tylko kłaczki z pępka, śmiało. Zdrówko. A ja mam dla was konkurs. Magnes na odmowy F200 do wygrania. Już wam mówię, co trzeba zrobić. Standardowo łapa do góry, zostawcie suba dla zasięgu i komentarz. Zgadujcie od 1 do 100, ile wykopałem shotgunów. Za chwilę obrócę kamerę, przeliczymy z Mańkiem i w następnym odcinku zobaczycie sobie na początku, ile tych było. Osoba, która pierwsza zostawi, poda numer zgodny z tym, co mam nazbierane. Wygrywa magnes na odmowy F200. I ogólnie, co wam chciałem powiedzieć, gadałem z Darkiem, z którym prowadzę współpracę odnośnie magnesów neodymowych i w końcu dojechały palety spóźnione. Był gdzieś tam z transportem, był jakiś problem, ale palety były zamówione dawno temu, jeszcze przed podwyżkami ogromnymi cen i magnesy F200 ma naprawdę w świetnej cenie, nie podnosił tak jakby, nie wiecie, do rynku, że teraz można zarobić na nich więcej, tylko możecie dostać te magnesy jeszcze w fajnych cenach. Link w opisie filmu, wpadajcie tam, bo jest ilość ograniczona, także jak ktoś myślał nad zakupem magnesu, to teraz jest do tego dobry moment, a ja już nie przedłużam, przeliczę shotguny i coś tam pojemy. Pokombinujemy. No i podsumowanie, jestem wam duży, także zostańcie ze mną. Czemu nie dojechały? Bo się gdzieś na kontener przyczepiły i nie mogli oderwać. No i Mareczek też dieta. Ja mam dietę, kurwa, pudełkową. Mam, no tak, jadę. Słabe światło, ale zaczynamy podsumowanie tak naprawdę kilku dni poszukiwań. W ostatnim czasie spędzam na tych polach dużo czasu od momentu, kiedy wleciał XP Deusik 2. Sporo też przemyśleń, gdzieś tam cały czas brakowało tego czasu, budowa kampera, jakieś inne rzeczy w głowie i zaniedbałem te swoje poszukiwania, to co lubię i kocham robić najbardziej, no i w końcu jest. Jest czas, jest sprzęt do tego, żeby i miejsce, żeby spędzać w terenie jak najwięcej czasu. Tyle emocji i wszystko widzieliście na nagraniu, więc takie podsumowanie to w sumie tylko jakaś tam formalność dla osób, które lubią sobie na monety popatrzeć troszeczkę bliżej, dokładniej, bo tutaj o to w tych podsumowaniach właśnie chodzi. No, nie jakieś popularesy wykopałem. Mam ćwiartkę gdzieś Normana. Maniek wykopał chyba połóweczkę. Rzadko się trafiają jeszcze taka perełka, że głowa mała. Nie będę się w ogóle... Nie wiem, co mam wam tak naprawdę powiedzieć. No, niesamowite znaleziska, przepiękne monety. Laps na dwa paluchy. Ogromna, ciężka, piękna moneta, dużo detali, nie jest zniszczona, jakoś mocno wygięta, gdzieś tylko delikatnie, naprawdę sztos. Rzymki i mam też tutaj znaleziska z poprzedniego odcinka i w sumie te wszystkie znaleziska mieliście tylko w dwóch odcinkach i takie odcinki chciałbym dla was robić. Czasami może tych odcinków nie być w momencie, kiedy tych znalezisk na przykład nie będzie przez parę dni, ale obiecuję wam, że będą one wyglądały na pewno dużo lepiej i będę chodził do momentu, aż będę miał wam coś po prostu fajnego do pokazania. 2, 4, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 rzymskie monety. Oprócz tego 2, 3, 4, 5, 6 sreberek. Hamerki widzieliście już na te z poprzedniego kopania, widzieliście już na podsumowaniu poprzednim, ale zamykamy tydzień. Zamykamy tydzień, czyli takie 7 dni, w niektóre dni kopałem po 6-8 godzin, w niektóre półtora, dwie. Muszę zacząć sobie też przeliczać z ciekawości ten czas. Chociaż szczęśliwi czasu nie liczą, tym bardziej na kopaniu. Ocencie sami w komentarzach, jak znajdę, ale jak dla mnie, no, rewelacja. 20 parę rzymskich monet, tyle sreber i to jeszcze jakich.
jakaś tam fibulka, trochę rzeczy, takich śmieci, to naprawdę dwie czy trzy torby nazbierałem. Cuda. Dobra, chyba tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam przeogromnie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do kolejnego odcinka. Cześć.